odnajdując Chrystusa pośród świata. Jedną z rzeczy, które zrobiły na mnie wrażenie, kiedy zacząłem poznawać Opus Dei, było to, jak bardzo jest praktyczne i konkretne. Czasami możemy słuchać homilii, które mówią: jest dobrze być dobrym i kochać wszystkich, kochaj twojego bliźniego. I potrzeba wiedzieć, jak konkretnie tym żyć. Właśnie to znalazłem w Opus Dei, w tym mi pomogło. Bóg daje ci szczególne łaski, by żyć nimi gdziekolwiek jesteś. Tak więc jestem tutaj i On mnie wezwał właśnie tu. I mam za zadanie żyć duchem Opus Dei w moich okolicznościach, w całej tej krzątaninie, właśnie tu. Pomaga ci mieć szeroką perspektywę, pomaga ci widzieć, co jest naprawdę ważne w życiu. Jeśli dla ciebie najważniejszy jest Bóg, rodzina i praca, w tej kolejności, jesteś na dobrej drodze, by mieć szeroką perspektywę. Udało mi się wprowadzić to w życie i wiem, że jest to dobre, gdyż doświadczam, że przynosi mi to wiele radości. Dlatego jest naturalne, że chcę się tym dzielić z innymi ludźmi. Moje życie wewnętrzne w Opus Dei nie jest niczym dodatek do moich codziennych zajęć. Nie uważam go za ciężar. Nie wygląda to tak, że mam dzień pełen zajęć i na dodatek muszę się troszczyć o moje życie wewnętrzne, ale stanowią jedną, tą samą rzeczywistość. Myślę, że w codziennym życiu starasz się być lepszym człowiekiem, zarówno gdy chodzi o to, by mieć lepiej samochód, czy by być lepszym nauczycielem, czy też cokolwiek innego. Święty Josemaria mówił o wadze małych rzeczy. Kiedy mówi się o utrzymywaniu twojej miłości żywą, nie musi to być zawsze romantyczny obiad czy wielka podróż. Chodzi o małe rzeczy na koniec każdego dnia. Chodzi o wykonywanie zwyczajnych rzeczy naprawdę dobrze i z wytrwałością. Jest to niczym bieg z przeszkodami. Biegniesz naprzód i idzie ci fantastycznie. Następnie starasz się przeskoczyć płotki. Czasem się potykasz i upadasz, ale musisz kontynuować i podnieść się. Istnieje coś świętego, Bożego, ukrytego w sytuacjach najbardziej prozaicznych i każdy z was ma to odkryć. Nasze codzienne, zwyczajne życie może być drogą do świętości. Święty Josemaria Escriva. Josemaria Escriva jest znany jako święty życia codziennego. W 1928 roku założył Opus Dei, co po łacinie znaczy dzieło Boże i stanowi prałaturę personalną Kościoła katolickiego. Ta specyficzna misja chrześcijańska polega na rozpowszechnianiu wezwania do świętości w codziennej pracy i w zwyczajnych okolicznościach życia, spotykać Chrystusa pośród świata. Codzienne życie. Albo potrafimy spotkać Pana w naszym codziennym życiu, albo Go nie spotkamy nigdy. Odnajdując Chrystusa pośród świata. Święty Josemaria Escriva, założyciel Opus Dei. Uświęcanie pracy. Dziecięctwo Boże. Małżeństwo i życie rodzinne. Miłość i poświęcenie. Modlitwa i duchowość.